Koncepcja Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego przy ulicy Krakowskiej na betonowych boiskach, które wchodzą w skład zespołu szkół numer 3. Co to za pomysł? Bardzo proszę przybliżyć. Panie redaktorze, już kilka lat temu zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób zagospodarować teren, na którym jesteśmy. I nie ukrywam, że wsłuchując się w głosy mieszkańców, wsłuchując się w głosy dyrektorów placówek powiatowych, uznałem, że po pierwsze potrzebujemy miejsca na rozbudowę Bocheńskiego Szpitala o właśnie oddział rehabilitacyjny, bo to mieszkańcy potrzebują, a z drugiej strony tak naprawdę brakuje nam sali gimnastycznej, sportowej dla uczniów zespołu szkół numer 3 i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Więc połączyliśmy te dwie funkcje i tutaj powstanie, oczywiście dzięki mieszkańcom, jak obdarzą i mnie, i moją drużynę zaufaniem, następnej kadencji Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe, co najciekawsze, z parkingiem podziemnym na około 200 osób. Podczas briefingu prasowego powiedział Pan, że inni gadają, a Wy działacie. Dlatego, że myślę, że za mną i za tą drużyną i za osobami, które zasiadają w Radzie Powiatu, przemawiają fakty. Ta informacja pokazuje, że przez te 5,5 roku powiat bocheński przeszedł gruntowną zmianę. Z jednej strony pozyskaliśmy bardzo dużo środków, ale z drugiej strony zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, przez które x lat nie można było zrealizować. Przypomnę budynek w Cerekwi, który był opustoszały kilkanaście lat, a bodajże 18. Mówiono o realizacji zakładu opiekuńczo-leczniczego z hospicjum od kilkunastu lat, zrealizowany w ciągu tej ostatniej pięciolatki. Oczywiście został nam budynek pogotowia ratunkowego, ale to też nie zła wola nasza, ale tak naprawdę zła wola urzędników Ministerstwa Kultury, bo od samego początku tej kadencji pisałem, wnioskowałem, prosiłem, żeby tam powstała szkoła muzyczna drugiego stopnia, ale bez echa. Ani minister profesor Gliński, ani urzędnicy nie odpowiadali na moje pisma, więc stwierdziłem, że nie mogę czekać na ich decyzję. I ze względu na COVID i problemy ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży zapadła decyzja, że powstaje tam Centrum Zdrowia Psychicznego. Więc my mówimy o konkretach na kolejne 5 lat, ale za nami przemawiają fakty, dowody, że my to potrafimy zrobić. Bardzo dziękuję.